Zespół w składzie profesor dr habilitowany inżynier Piotr Derfer, dr habilitowany inżynier Paweł Flaszyński, dr habilitowany inżynier Ryszard Szwaba, Instytut Maszyn Przepływowych imienia Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk. Tematykę badań realizowanych przez zespół prowadzony przez profesora Piotra Derfera można ogólnie przedstawić jako aeronautykę. Badane zagadnienia dotyczą aerodynamiki, a w szczególności przepływów z prędkością okołodźwiękową. Zjawiska związane z tymi prędkościami są istotnym problemem technicznym w opływie elementów nośnych, takich jak skrzydła i łopaty wirnika helikoptera oraz łopatki sprężarek lub turbin. Tak szerokie podejście do aplikacji technicznych jest możliwe, ponieważ zespół zajmuje się badaniami podstawowymi w zakresie fizyki przepływów. Prezentowane osiągnięcie polega na dostarczeniu europejskiemu przemysłowi lotniczemu nowych generatorów wirów wzdłużnych do przeciwdziałania oderwaniu warstwy przyściennej wywołanemu głównie falą uderzeniową. Generatory wirów zostały szeroko rozpropagowane w Europie wśród najlepszych ośrodków badawczych oraz przemysłu w ramach projektów europejskich. Zespół współpracuje z ekspertami na uniwersytetach w Cambridge, Marsylii, La Sapienza w Rzymie, Delft czy Glasgow, a wspólne projekty prowadzone są z ośrodkami badawczymi aeronautyki, m.in. w Niemczech, we Francji i we Włoszech.